Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowej kolekcji Belle dostępnej w Biedronce. Jest to kolekcja jesienna Spicy Pumpkin. Udało mi się kupić 4 produkty, także dzisiaj je sobie sprawdzimy. Ogólnie kolekcja jest troszeczkę większa, dostępnych jest 7 produktów, w mojej Biedronce było tylko 5. Puder prasowany oraz żel do brwi był wyprzedany. Poza produktami, które kupiłam, czyli bronzerem, rozświetlaczem, brązową maskarą oraz kredką 2 w 1, była jeszcze matowa pomadka. Ale ja na co dzień bardzo rzadko sięgam po pomadki, zazwyczaj używam konturówek, ewentualnie błyszczyków. Także doszłam do wniosku, że pomadkę odpuszczę. Kolekcja nazywa się Spicy Pumpkin i myślę, że nie jest to przypadkowe. Po pierwsze, bardzo mocno kojarzy się z jesienią, a po drugie, w składzie tych produktów mamy albo ekstrakt z dyni, tak jak w przypadku maskary, albo olej z dyni, tak jak w przypadku kredki, bronzera czy rozświetlacza. Co do opakowań, również są iście jesienne, są to 100% jesienne klimaty. Mamy tutaj brąz, mamy pomarańcze, mamy na opakowaniu dynię, także szata graficzna mi się bardzo podoba. Przechodzimy sobie do testu, zaczynamy od bronzera. Jeśli chodzi o ceny, te 2 produkty kosztowały plus minus 14-15 zł, maskara chyba coś koło 14, a jeśli chodzi o kredkę, chyba 11,49. Bronzer jest w odcieniu 01 Spicy Caramel, mamy tutaj 9,5 g, jest to satynowy bronzer do twarzy z olejem z dyni, także już Wam robię swatcha. Jeśli chodzi o bronzery z Belle, te, które testowałam, świetnie mi się sprawdzały. Mam jeszcze chyba nawet 2 z poprzednich kolekcji. Co do tej formuły, to ona zawsze była taka przyjemnie jedwabista, mięciutka, ale przy tym ten bronzer nie był przepigmentowany, pigmentacja była w punkt, więc bardzo łatwo się z nim pracowało. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o formułę tego bronzera, to jest identyczna. On również jest taki bardzo przyjemny, jedwabisty, wręcz delikatnie kremowy. Jak w przypadku poprzednich bronzerów Belle, które testowałam, ten efekt jest taki bardzo delikatny, subtelny, ale z tego co pamiętam, te bronzery bez problemu się budowały, także dzisiaj to sobie sprawdzimy. Jeśli chodzi o zapach, bo warto o tym wspomnieć, ten bronzer pachnie mi taką ostrą pomarańczą. Także zapach jest lekko słodki, pomarańczowy, ale przy tym przełamany przyprawami, więc myślę, że idealnie pasuje to do jesiennego klimatu. Biorę sobie pędzelek i sprawdźmy, jak ten bronzer będzie wyglądał na skórze. Kolor tego bronzera na swatchu wydawał się być neutralny, idący delikatnie w ciepłe tony, ale powiem Wam, że na skórze wypada on dosyć ciepło. Mam wrażenie, że ma nawet troszkę czerwonych podtonów, także będę go nakładać bardzo delikatnie, bardzo cienką warstwą, żeby nie przesadzić. Bronzer rozłożył się na skórze przepięknie, bardzo równomiernie, wygląda delikatnie, miękko. Także jeśli chodzi o formułę, nie mam żadnych zarzutów. Dokładnie tak zapamiętałam bronzery z Belle. Ale co do koloru, jest on niestety dosyć ciepły, lekko czerwonawy, lekko pomarańczowy. Więc myślę, że jeżeli macie chłodniejszą karnację ode mnie, no to ten bronzer może wypadać na Was zbyt ciepło. U mnie on się jeszcze broni, jeszcze jest spoko. Ale myślę, że gdybym go dołożyła, gdybym go zbudowała, no to ten efekt byłby już za ciepły. Także ogólnie bronzer jest naprawdę ok, bezproblemowo się rozkłada, kolor jest naprawdę ładny, ale po prostu nie jest dla każdego. Rozumiem, że jest to jesienna kolekcja, ciepłe klimaty i może dlatego ten bronzer jest trochę cieplejszy, ale myślę, że gdyby był bardziej neutralny, no to po prostu byłby też bardziej uniwersalny i większa ilość osób byłaby z niego zadowolona. Jeśli chodzi o wykończenie, on faktycznie jest taki lekko satynowy, ale jest to bardzo subtelne. Także jestem z tego bronzera zadowolona, podoba mi się efekt, jaki osiągnęłam. Delikatnie spróbowałam go dołożyć i bez problemu się zbudował. Także jeżeli lubicie cieplejsze bronzery, no to myślę, że zdecydowanie warto się zainteresować. Lecimy sobie z rozświetlaczem, jest to Pumpkin Glass Skin Highlighter. Ma być to rozświetlacz do twarzy i ciała z olejem z dyni. Mamy tutaj 10,5 g, kolor to 01 Spicy Glow. No i przejdźmy do rzeczy, zobaczmy jak ten gagatek będzie wyglądał. On również jest bardzo przyjemny w konsystencji, taki delikatnie mięciutki. Rozświetlacz wygląda tak i powiem Wam, że bardzo mi się podoba, daje przepiękny glow, wręcz mokry efekt, ale niestety ma dosyć mocno bazy, przez co jak przechylam dłoń, no to widać, że ta baza się pojawia, także nie wiem, czy nie będzie przyciemnie. Myślę, że na mojej skórze powinno się to obronić, powinno to wyglądać ok, ale możliwe, że na jaśniejszych karnacjach będzie widoczne przyciemnienie, będzie widoczna ciemna smuga. Jeśli chodzi o zapach, jest on taki sam jak w przypadku bronzera. Produkt nakładam na pędzel wachlarzyk i sprawdźmy, jak on będzie wyglądał na skórze. Jak widzicie, na razie tylko delikatnie muskam, a już widoczny jest dosyć mocny glow, ale widoczna jest też poświata, czyli to, o czym mówiłam wcześniej. Będę musiała troszeczkę z tym rozświetlaczem popracować, spróbować go wtłoczyć, może nawet doklepać go gąbeczką, żeby tej bazy się troszkę pozbyć.
Ogólnie wygląda to spoko, myślę, że kolor będzie bardzo uniwersalny, no bo po prostu jest to szampan, tylko taki troszkę jaśniejszy. Także co do koloru bym się nie czepiała. Ale co do samej formuły, no to już troszkę tak, dlatego że widzę, że on bardzo mocno podkreśla fakturę, podkreśla wszystkie niedoskonałości. No a druga sprawa niestety się odcina. Także wezmę sobie gąbeczkę po podkładzie i spróbuję delikatnie go doklepać. Myślę, że był to zdecydowanie dobry pomysł. Po doklepaniu gąbeczką ten rozświetlacz wygląda zupełnie inaczej, wygląda dużo subtelniej. Mam wrażenie, że on po prostu wtłoczył się w skórę, jakby połączył się z makijażem, a jak nałożyłam go wachlarzykiem, to on na tej skórze leżał, przez to wyglądał ciężko, no i podkreślał fakturę. Także ogólnie ten rozświetlacz jest ok, podoba mi się, ma ładny kolor, ale trzeba wiedzieć, jak z nim pracować, bo jeżeli nałożymy go pędzlem, damy go w zbyt dużej ilości, to zrobimy sobie warstwę, która po pierwsze będzie wyglądała dosyć ciężko, po drugie będzie podkreślała wszystkie niedoskonałości, a po trzecie będzie się dosyć mocno odcinać. Także moim zdaniem najlepszym sposobem na osiągnięcie fajnego, delikatnego efektu jest nałożenie tego rozświetlacza w bardzo małej ilości, a później doklepanie gąbeczką, bo ta gąbeczka zabiera nam tą ciężkość, zabiera nam warstwę, przez co zostaje sam delikatnie mokry glow, który się nie odcina, który wygląda bardzo naturalnie, a przede wszystkim wygląda na skórze lekko. Myślę, że spróbuję nałożyć ten rozświetlacz jeszcze na powieki, żeby delikatnie rozjaśnić sobie ten makijaż. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie to wyglądało lepiej. Mam wrażenie, że ten rozświetlacz na powiekach wygląda dosyć sucho, nie za bardzo mi się ten efekt podoba. To jest niestety to, o czym Wam mówiłam, jak nakładałam ten produkt wachlarzem, jak nałożyłam go zbyt dużo. On po prostu się osadził, stworzył troszkę ciężkość. No i na powiece właśnie tak to wygląda. Lecimy sobie z kolejnym produktem. Jest to brązowy tusz do rzęs. Nazywa się Pumpkin Deep Brow Mascara. Nie ukrywam, że jestem go bardzo ciekawa. Uwielbiam brązowe tusze. Także mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Szczoteczka wygląda tak. Jak widzicie, jest silikonowa. Kolor tego tuszu wygląda zachęcająco, jest to intensywny, dosyć ciepły brąz, także mam nadzieję, że taki kolor na rzęsach uzyskam, że efekt będzie super. Nie przedłużam, przechodzimy do rzeczy. Co do koloru tego tuszu, to myślę, że faktycznie ma potencjał, jest głębokim brązem, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o sam tusz, o formułę czy o szczoteczkę, no to tutaj jest bardzo słabo. Mam wrażenie, że zrobiły mi się pająki, te pająki są bardzo cienkie, bo ten tusz praktycznie w ogóle nie pogrubia. Może ten tusz troszeczkę wyciąga rzęsy, ale powiem Wam, że bardzo mocno je skleja, nic nie pogrubia, także wygląda to słabo, bardzo ciężko rozdzielić te rzęsy, jak ten tusz już zastygnie, a zastyga dosyć szybko. Po dołożeniu drugiej warstwy ten tusz jeszcze mocniej mi te rzęsy posklejał, w tym momencie staram się je delikatnie porozdzielać i myślę, że nie będę już nic dokładać, nie będę kombinować, bo bardzo ciężko się z tym tuszem pracuje. Możliwe, że po kilkunastu użyciach ta formuła się zmieni, będzie to wyglądało lepiej. W tym momencie ten tusz niestety mi się nie podoba. Druga strona zrobiona i powiem Wam, że naprawdę się męczyłam. Ten tusz jest strasznie problematyczny. Po pierwsze jest bardzo mokry. Po drugie nie nakłada się jakby równomiernie na rzęsy, bo z jednej strony może się nałożyć bardzo, bardzo malutko, praktycznie go nie widać, a w drugim miejscu nałożył się bardzo dużo, takimi wręcz grudkami, kawałkami, te rzęsy zaczęły się sklejać, później ciężko było to rozdzielić, bo ten tusz zaczął zastygać, także bardzo problematyczna formuła, na razie mi się nie podoba, może jak trochę odleży, to się zmieni, może wtedy będę jej używać, na ten moment jestem na nie. Ostatni produkt to kredka wielofunkcyjna, jest to Pumpkin Nude Pencil Eye and Lip, mamy tutaj kolorek 01 Spicy Nude, także już robię Wam swatcha, zobaczymy, jak ta kredka będzie wyglądała. Kolor jak dla mnie jest naprawdę przepiękny, jest to taki klasyczny, delikatnie różowy, delikatnie ciepły nudziak. Nie jest za ciemny, nie jest za jasny, formuła jest bardzo przyjemna, kredka jest mięciutka. Jest to kredka wykręcana, dla mnie jest to troszeczkę minus, bo kredki temperowane są po prostu bardziej wydajne, ale nie będę się czepiać, bo ona kosztuje tylko 12 zł i myślę, że jest to fajna cena. Także przechodzimy sobie do aplikacji. Kolorek jest naprawdę bardzo ładny. On mi się trochę kojarzy z kolorem od Charlotte, chyba tym najbardziej popularnym Pillow Talk. Tak mi się wydaje. Albo z Pillow Talk, albo z Pillow Talk Intense, bo wiem, że Charlotte ma też ciemniejszą wersję tej klasycznej pomadki. Konturówka jest miękka, ale nie za miękka, przez co bez problemu się aplikuje, nie rozlewa się poza kontur. Nałożyłam ją dzisiaj na całe usta w formie pomadki i powiem Wam, że jak dla mnie wygląda obłędnie.
Jest to iście jesienny kolor, jest on taki dosyć głęboki, intensywny, ale przy tym nie za ciemny. Także jeśli chodzi o tą konturówkę, zdecydowanie polecam, jak dla mnie super. Myślę, że do makijażu oczu ta kredka również powinna się sprawdzić, bo jest dobrze napigmentowana, ma fajną, przyjemną formułę, ale ja w makijażu oczu takich kolorów nie używam, także dzisiaj testowałam ją w formie pomadki, w formie konturówki i jak dla mnie wygląda to super. Makijaż skończony, także przechodzimy sobie do podsumowania nowości od Belle z kolekcji Spicy Pumpkin. Zaczynamy od bronzera i jak dla mnie jest on świetny. Jest on niestety dosyć ciepły, więc myślę, że nie będzie pasował każdemu, ale na mojej karnacji wygląda ok, nie robi żadnych plam, bez problemu się z nim pracuje, także naprawdę rewelacja. Co do rozświetlacza mam mieszane uczucia, bo z jednej strony wygląda ok, wpracowany w gąbeczką zrobił się lżejszy, delikatniejszy, blask jest całkiem spoko, kolor jest ładny, ale z drugiej strony formuła tego produktu nie do końca mnie przekonuje. Moim zdaniem za dużo jest tutaj bazy kolorystycznej, przez co wygląda to dosyć ciężko, skóra jest obciążona. Dodatkowo ten produkt podkreśla niedoskonałości, podkreśla fakturę skóry. Jeżeli z nim przesadzimy, nałożymy go zbyt dużo, zbyt grubą warstwę, no to niestety ten produkt będzie się nam na skórze odcinał. Także myślę, że dla jaśniejszych karnacji nie do końca, dla takich jak moja spoko. Ale najfajniejsza opcja to wtłoczyć go gąbeczką, wtedy wygląda naprawdę ok. Przechodząc dalej, brązowa maskara, no i tutaj niestety zawód. Jak dla mnie te rzęsy wyglądają bardzo słabo, bardzo mizernie. Starałam się budować tą maskarę, starałam się rozdzielać te rzęsy, bo były bardzo mocno posklejane, ale niestety średnio mi się to udało. Postaram się w najbliższych dniach tą maskarę testować, mam nadzieję, że troszkę zgęstnieje, no i wtedy będzie to wyglądało lepiej, bo jak na razie ten efekt jest bardzo, bardzo średni. Ostatni produkt to kredka i konturówka w jednym, no i jak dla mnie to jest hicior. Odcień jest przepiękny, jest to taki idealny, delikatnie różowy nudziak. Myślę, że jest to idealny kolor na jesień, na pewno chętnie będę po tą konturówkę sięgać. Jeśli chodzi o formułę, jest dobrze napigmentowana, jest kremowa, mięciutka. Także co do tej konturówki rewelacja, zdecydowanie Wam ją polecam. Jeśli chodzi o test nowej jesiennej kolekcji Belle z Biedronki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy kupiliście coś z nowej kolekcji Belle, czy się na coś skusiliście, a jeżeli tak, to napiszcie, jak te kosmetyki Wam się sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!